Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić komin. Tutaj akurat robiłam taką męską wersję, troszeczkę szerszą, z włóczki w 100% z alpaki. Komin robię szydełkiem 3,5 mm. Wymiary tego komina wychodzą dokładnie z trzech motków 30 cm, czyli generalnie wyjdzie tutaj długość 60, no bo później będziemy sobie to łączyć, a wysokość komina mamy na właściwie 28 cm mniej więcej. Bardzo fajny, prosty komin, także zapraszam do oglądania. Jestem pewna, że bardzo łatwo będzie Wam się ten komin razem ze mną robiło. No to zacznijmy. Komin będę robiła z włóczki Drops Puna. To jest włóczka, która w 100% składa się z alpaki z Peru. Jest bardzo mięciutka, ma takie drobne wystające kłaczki i jest tak naprawdę w wielu kolorach. Ja będę robiła to w kolorze numer 8. Na początek zaczynamy od zrobienia łańcuszka, który musi być tak długi, jak chcemy, żeby był długi obwód wokół szyi. Czyli nie wysokość tego komina, tylko długość dookoła. Standardowy łańcuszek, aż uzyskamy tę naszą długość, którą uzyskać chcemy. Mam już zrobiony łańcuszek i teraz będę pracowała na słupkach niepełnych, czyli omijam pierwsze oczko, z którego wychodzi mi pętelka, którą mam na szydełku, omijam drugie oczko i w trzecie oczko wbijam się, ale najpierw pobieram włóczkę na szydełko i tutaj pod dwie nitki nad jedną nitkę pobieram znów włóczkę. Wracam, mam trzy pętelki na szydełku, pobieram włóczkę i przekładam przez wszystkie trzy pętelki. I znów pobieram włóczkę, w następne oczko pod dwie nitki nad jedną, pobieram, wracam, trzy pętelki na szydełku, pobieram i przez te wszystkie trzy przekładam. I tak w każde kolejne oczko, aż do końca rzędu. Następnie pokażę Wam, jak kończymy pierwszy rząd, a następnie jak zaczynamy i kończymy drugi. I w ten sposób będziemy pracowali cały czas, aż osiągniemy pożądaną przez nas wysokość tego komina. Powoli kończę pierwszy rząd. Zostały mi do zrobienia trzy oczka. To ostatnie jest tutaj tuż przed tym ostatnim supełkiem. Raz, dwa i ostatni przed supełkiem, trzy. I rząd pierwszy mam skończony. I teraz robię dwa oczka łańcuszka, odwracam. Te dwa oczka łańcuszka są jak pierwszy słupek niepełny, czyli nad tym pierwszym słupkiem są zrobione, dlatego drugi poniekąd słupek niepełny robię nie w tym pierwszym oczku, czyli nad pierwszym słupkiem, ale w tym drugim oczku, czyli nad drugim słupkiem, tak? Ale nie pod dwie nitki, czyli tak jak standardowo robi się słupki, ale pobieramy włóczkę, czyli nie w to pierwsze oczko tutaj, ale nad drugim słupkiem w to drugie. Nie pod dwie nitki, tylko pod jedną zewnętrzną. Pobieram włóczkę, mam trzy pętelki. Pobieram, przekładam przez wszystkie trzy. I nad kolejnym, pod jedną, pobieram, przekładam przez wszystkie trzy. I znów pod zewnętrzną, pobieram, przekładam przez wszystkie trzy. I w ten sposób przerabiam ten rząd. I robię wszystkie słupki niepełne tylko i wyłącznie pod zewnętrzną nitkę. To mi da taki troszeczkę ciekawszy efekt, niż gdybym wbijała się za każdym razem pod dwie nitki. Wtedy ta praca byłaby bardzo równa, jednolita i troszeczkę nudna, mówiąc szczerze. A teraz stworzymy takie wrażenie pasów. Jedna uwaga. Ja już tutaj w komentarzu, w napisie na początku pisałam, słupki niepełne to jest nazwa, która funkcjonuje w jednych źródłach, w innych... Oj, tu mi gdzieś uciekła nitka, zaczęłam mówić i uciekła.
W innych funkcjonuje nazwa słupki krótkie. W języku angielskim jest to nazwa half double crochet. I właśnie tym ruchem się tutaj poruszamy, z tą właśnie jedynie różnicą, że nie wbijam się pod dwie nitki z poprzedniego rzędu, ale pod jedną. Nie mogę chyba za dużo mówić, jak robię, bo mi tutaj uciekają nitki. Także dojeżdżamy do końca rzędu i pokażę, co robimy dalej. Tych rzędów sobie już trochę przerobiłam. Jestem właściwie w połowie trzeciego motka. Obiecałam pokazać Wam, jak kończymy ten drugi czy trzeci rząd, już nie pamiętam. I no nie ma znaczenia, bo każdy kończymy tak samo, także mogę to równie dobrze pokazać w tej chwili. Zapomniałam wtedy. Co jest ważne? Jak robimy sobie tutaj te nasze... O, może spróbuję kilka ruchów. Jak robimy sobie tutaj te nasze słupki niepełne, tak, pod zewnętrzną nitkę, to musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Tam, gdzie wydaje nam się, że już kończymy sobie robić, że pod ostatnią tą nitkę się wbijamy i robimy, pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli wbiliśmy się pod ostatnią nitkę, to ona była jakby odpowiednikiem tego tutaj słupka niepełnego z poprzedniego rzędu, ale mamy jeszcze ten łańcuszek, prawda, na końcu. I pamiętajmy, żeby tutaj pobrać włóczkę i w ten łańcuszek jeszcze też się wbić i zrobić słupek niepełny. Jeżeli tego nie będziemy robić, to zacznie nam się ta praca po prostu zwężać. Także zwróćcie na to uwagę, nie? Żeby nad tym łańcuszkiem też jeszcze sobie zrobić słupek niepełny tutaj na końcu. No i kontynuujemy. Pokażę za chwileczkę, jak łączymy sobie ten komin, no już po prostu w taką pętelkę, że tak powiem. Zamykamy go, natomiast ja jeszcze sobie skończę tutaj pracę. Dlaczego się wbijamy pod tą tylną nitkę? Dlatego, że właśnie dzięki temu mamy ten efekt takich pasków fajnych. Nie wiem, na ile to widać na nagraniu, ale nie jest ta praca taka jednolita. No to za chwilkę pokażę, jak łączymy. Ok, ja już sobie zrobiłam całą moją wysokość, na którą tak naprawdę wystarczyło mi włóczek. To są trzy motki w tej chwili zużyte. I teraz będę sobie łączyła ten komin już we właściwy tutaj kształt, czyli zamykała go. Tutaj sobie skończyliśmy pracę na ostatnim rzędzie. Warto sobie zrobić w ten sposób, żeby zakończyć na takim rzędzie, którego koniec jest z tej samej strony, z której zaczynaliśmy naszą pracę, bo jak dojedziemy tutaj do końca, to po prostu będziemy sobie mogli te włóczki razem związać. No dobrze, i teraz jak łączymy? Jak widzicie, mieliśmy tutaj te nasze żebrowania, czyli jeden rządek idzie do środka, drugi na tą wypukłą część, kolejny znów do środka i kolejny na wypukłą część. I na każdy rządek będzie przypadało jedno oczko ścisłe. Wkładam sobie szydełko tutaj w tym ostatnim rzędzie pod dwie nitki. Mam dwie, mam jedną. Oraz w tą naszą pętelkę, którą mieliśmy tutaj. I tą pętelkę przeciągam w tym miejscu pod tymi dwiema nitkami i mam połączony ten rządek. Następnie będę łączyła ten rządek, który idzie w kierunku tej wypukłości. I tutaj również pod dwie nitki wkładam szydełko. Tak samo z drugiej strony. Tutaj był ten pierwszy rząd, teraz mamy kolejny. Tutaj również wkładam pod dwie nitki szydełko. Pobieram włóczkę, przekładam w jednym rzędzie z jednej strony, przekładam w drugim rzędzie z drugiej strony i przekładam przez tą pętelkę, którą tutaj wcześniej miałam. Następnie kolejny rządek będę miała tutaj ten, co idzie w dół. Czyli tutaj znów pod dwie nitki. Nie jest to istotne, które dwie nitki. Ważne, żeby były dwie. No, teoretycznie można włożyć pod jedną, ale będzie, mam wrażenie, bardziej dziurki widać. I tutaj znów kolejny rządek jest ten, który idzie w dół. Znaczy w dół, w stronę takiej, powiedzmy, wklęsłości z naszego punktu widzenia patrząc. I znów pod dwie pobieram włóczkę, przekładam tutaj również i przekładam przez tą pętelkę, którą miałam. I w ten sposób łączymy sobie do końca, aż znajdziemy się tutaj w tym miejscu,
I potem sobie już tylko i wyłącznie te włóczki zwiążemy, schowamy je w pracy i będziemy mieli komin połączony. No to ja już komin mam gotowy. Połączyłam sobie komin na całej długości. Ma on w tej chwili, tak jak wspominałam na początku, 30 cm na szerokość i jakieś 28 cm wysokości. Standardowo wszyłam sobie akurat moją metkę. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał, że robienie tego komina było proste. Jeżeli tak, to dajcie lajka pod filmikiem i zachęcam do subskrybowania moich filmów. Staram się wrzucać co jakiś czas coś nowego.